przedszkolu dzisiaj po raz trzeci. Jest święto przedszkolaka. Jest to międzynarodowe święto przedszkolaka. Bardzo dla nas ważny dzień. Wszyscy się w tym dniu radujemy. Ubraliśmy się na niebiesko, bo to jest przedszkole niebieskiego misia. Stworzyliśmy galerię zdjęć rodziców, naszych pracowników, po to, żeby dzieci zobaczyły też, jak wyglądali dorośli, kiedy byli mali, także zachęcamy do odwiedzania. A w tej chwili dzieci będą wychodziły na zewnątrz, pójdą do rynku Skawińskiego i po drodze będą dla wszystkich napotkanych osób wręczać łapki. Jest to taki nasz symbol, przywitanie się z każdym napotkanym dorosłym oraz no, wspólne radowanie się z dzisiejszego święta. Jesteście przedszkola? Przedszkola numer 2. A kto jest symbolem? Kto tam jest taki najważniejszy w tym przedszkolu? Niebieski miś. A, niebieski miś. A co lubisz robić w przedszkolu? Bawić się. A w jaki sposób? Klockami. Klockami? A co z nich robisz? Układam różne rzeczy. A ty co lubisz robić najbardziej w przedszkolu? Układać. Co? Kliki. I co jeszcze? I gotować w kuchence. A ty co lubisz najbardziej? Kliki. I co jeszcze? Budować z klików. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo można się bawić. Dlaczego jeszcze? Być grzecznym. A ty jak masz na imię? Kamil. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? No bo pani jest tam miła i pani nam daje zajęcia. A jakie zajęcia? Gimnastyczne i tańczymy i pani rozmawia i pani tam jeszcze daje nam różne zabawy i idziemy na ogród i tam możemy pić. A co tam pijecie takiego dobrego? Wodę. A, to woda jest bardzo zdrowa, to trzeba pić dużo wody. Nawet na trening. O tak, żeby być zdrowym, tak? Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo się lubię bawić. A w co? W klatki. Jak masz na imię? Jaś. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo fajnie się bawi. Jak masz na imię? Amelka. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo można robić różne rzeczy, można się z kimś bawić. Co można robić fajnego w przedszkolu? Na przykład sobie z kimś porysować, sobie z kimś pobudować. Jak masz na imię? Franek. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Uczy się różne piosenki, bawi się razem. No i na przykład jeszcze można rysować. I co jeszcze? Co takiego jest fajnego w przedszkolu? Można lepić z plasteliny. Jak masz na imię? Kamil. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo można tam robić różne rzeczy, mieć dużo przyjaciół i lubić się. Jak masz na imię? Lila. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem?
bo można się bawić w różne zabawy i można tańczyć i bawić się. A co lubisz najbardziej w przedszkolu? Bawić się. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? No bo można mieć różne kolegi i koleżanki i się bawić w różne rzeczy. A co lubisz się najbardziej bawić? Belka. Jak masz na imię? Mateusz. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo można się razem bawić i można wychodzić na dwór i się bawić na dworze. A co lubisz najbardziej się bawić? Wchowanego. Jak masz na imię? Zuzia. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo są fajne panie i można się bawić z kimś. A w co lubisz się najbardziej bawić? Lubię się bawić w rodzinkę. A co to znaczy bawić się w rodzinkę? Że są różne baby i można robić jakieś obiady. Jak masz na imię? Oliwka. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Bo można się uczyć różnych zajęć. Jakich? Na przykład o ziemi. Jak masz na imię? Julka. Dlaczego fajnie jest być przedszkolakiem? Nie wiem. A co lubisz robić w przedszkolu? Bawić się. Co?